Krypta numer 7 przedstawia. Dziś jesteśmy w Jomynie i zwiedzimy starą stację benzynową. Okej. No i... Jesteśmy na stacji. Panie, to ciekawie się tu zapowiada. No, stara, opuszczona stacja benzynowa. To jakieś, kurcze, nie wiem. Chyba myli tutaj jakieś samochody. No, no mylnia, odpływ. Odpływ, takie dwa takie słupki. Tutaj fajnie. Co my tu mamy? Jest tam coś? No, coś tu. Bezpieczniki. Do prądu. To się włącza? Co to jest? Jakieś dwie wtyczki. Można wsadzić. To tu też jakieś te... No, często znowu takie rzeczy spotykamy, no tak. Jak zwykle. Powtórka z rozrywki. No, to lecimy dalej. Fajne, fajne są te loga. Takie stare loga, takie... Niczym z PRL-u. No, tak to wygląda przynajmniej, chociaż to niektóre są nowe. No takie... Tutaj drzwi. Te drzwi, które się otwierają. No wątpię. Sprawdzić można. No. Ale jakby mocniej szarpnął, to by je otworzył, nie? Wiadomo, ale my tu nie jesteśmy po to, żeby niszczyć, tylko żeby popatrzeć, jak to wygląda. Chodź na chwilę. Tam coś jest. Moment. Nie wiem, czy tu coś widać, ale jakby remont. Co tam znalazłeś? O, reklama. Reklama hotelu. Witamy w hotelu. No tak. Nie o nazwie, jak się nazywa, no ale w każdym razie hotel. No. Pustaki. Dobra, to lecimy. Zobaczymy. Nie będę grzebał. No raczej nie. Zobaczymy, jak to wygląda z drugiej strony. Latarnie. Ciągnąć. No. Krzesełka. Coś jest tu, nie ma nic. No, okna tylko. Kolejne drzwi. Sporo tych drzwi. Nie, to nawet nie ma. Nawet klamki nie ma. Podpisy. Przecież do tych słupków tak stoi. No. Może prawo jazdy tu się zdawało. Może. To klamka. Ale to w ogóle nie idzie kruszyć. Nie da rady. Graffiti już porobione. No, stacja pewnie opuszczona już od dawna. W sumie nie wiem, jak długo to już trwa. Nie wiem dokładnie. Reklamy. Ale długo na pewno. Taka się bardzo. Żywiec. Żywiec bir jeszcze. No jak fajnie. Naturalne składniki, krystaliczna czysta woda. Tradycyjna receptura. No to już kiedy to było. Coca-Cola kiedyś była. Jedna szyba, tu jest druga pęknięta. Popatrz jaki ul. A na górze. Taki zrobiony. Tu ktoś próbował się wbić do środka. Chciał wejść. Restauracja. Telefon, WC. To są zakupy, powiedzmy. No. A te się otwierają któreś? Nie, też. No, tu już szybę też ktoś pewnie wybił. No. Znowu. Sporo, no na pewno ktoś tam wsadzi i zobaczy, co tam jest. No tu. Kolejne reklamy. Tomi Lolsztyn. Centro. Oczywiście my tu nie chcemy nikogo promować. Nie robić autoreklam. Nie, tylko, to tylko po prostu pokazać, co tu raczej jest. Pokazać, co tu jest, co tu było. No jakiś czujnik? Może no, antypożarowy? Nie, to raczej od jakiejś ochrony czy coś może. No możliwe. I tu? O, drabina na górę. No, chyba będzie trzeba zobaczyć, co? No pewnie tak, ale to już... To może bez pokazywania, bo... Bo to nie będzie łatwe na nią wejść. Zwłaszcza, że już stąd widzę, że jest jeden szczebelek urwany. Ale spróbujemy. Ciekawe, co tu się pójdzie. Uda. No, tutaj był kiedyś szczebel. Ale no tu nie chyba ma. Cięcie i jak już będziemy na górze. No, następna urywka już z góry, widok z góry. Okej, jesteśmy na górze. Jakoś się tu dostaliśmy. Pewnie będzie biało, to się nie no. Będzie słychać, bo wieje. No tak. No pewnie tak, dlatego już trochę głośniej mówimy. Ale się zjajałem.
No fajnie, że tu można wejść, patrzeć z góry. Tutaj. Może dużo tu zacieniamy. Tu tą myjnię fajnie widać. O, trzeba uważać, bo tu są druty puszczone. Dobra, proszę bardzo, oddaję w ręce kamerzysty. Kamerzysty, operatora. Oczywiście żartujemy niepoprawnie językowo. O kurczę, bym się wywalił. Znowu. Dobrze, że nie ten. Ta papa to wszystko wygląda, jakby ktoś kurde no, niedawno robił to. No tak. No i pokażemy wam to, co na stacji benzynowej właściwie jest najważniejsze. Czyli miejsce, gdzie były dystrybutory. Wcześniej tego nie zauważyliśmy, ale może tak dlatego, że przechodziliśmy patrząc głównie na stację, a nie na te miejsce, dookoła, a nie na otoczenie. Tu widać placyk, zjazd do starej siódemki, która kiedyś przechodziła przez Miomłyn. Teraz już jest obejście, ale może to i lepiej, może mniejszy ruch. Jednak widać, jak ktoś sobie zrobił plac manewrowy, bo tu widać jakieś słupki. No słupki i pustaki, dzięki którym się tu dostaliśmy. No trochę brudzące są. No. A zresztą na czarnych spodniach bardzo ładnie to widać. Ręce jak w talku. Ale jakoś tu się dostaliśmy. Lampa. Lampa. Ciekawe, czemu obrócony z tej strony. No właśnie, też się mnie to tak zastanawia. Nie ktoś tak obrócił. Myślę, że nie jesteśmy pierwsi na tym dachu. No na pewno. Chociaż teraz już tu dojście jest takie, że już mało kto pewnie tu wchodzi. No tu widać jeszcze do wody dopływ. Pancięgi. Ręce. No to spory. Sporawy. Tam wjazd jest daleko. Już takie siódemce ruch musiał być. No i las. No tak. Tak to wygląda. No to na tym zakończymy. A, i będziemy schodzić. Ciekawe będzie to wyglądało. No mam nadzieję, że się nie zawijamy na tych szczebelkach, gdzie niegdzie pourywanych. No nic, znowu kupa strachu, ale zobaczymy. Tak, no to widzimy się przy następnej lokacji, bo tego jak schodzimy nie będziemy wam pokazywać. No raczej. Lepiej nie. Okej, okay, bo mogłyby być to chwile grozy. Jesteśmy teraz w miejscu, w którym od zawsze myśleliśmy, że jest bunkier. Ale to moim zdaniem bunkier nie jest, bo po pierwsze jak podeszliśmy, to strop tego jest grubości no powiedzmy 10 cm, więc raczej żaden schron, bunkier to nie jest. A moje przemyślenia raczej opierały się na to, że to jest jakaś piwnica. Chociaż intencje miało na początku dobre, to raczej bunkier nie jest. Chociażby o, tu wtedy lepiej widać. Strop jest takiej grubości, więc tak wygląda, tak się odznacza tu. Przez warunki atmosferyczne to się jednak trochę odróżnia jedno drugiego i to proszę bardzo, chociażby drugi element, zawiasy. No na takich zawiasach to raczej nie mogło być jakieś pancerne drzwi, które prowadziły do środka. No tak. Więc nie wiem, wchodzimy tylko do środka. Dobra, wbijamy. O, tu jest lepiej pewnie nas słychać teraz. Znaleźliśmy te miejsce, o już dawno temu już. 6 lat, myśleliśmy, że ono inaczej teraz wygląda, ale wygląda jak wygląda. Jak już tu jesteśmy, musimy tu coś z tego nagrać. W końcu trochę się tego naszukaliśmy, gdyż las jest no sporawy. Ale tu sporo komarów jest. No komarów jest dużo. Tutaj jakiś wylot w dachu. Możliwe, że to jakieś jest wentylacja, coś tego, no musiało coś takie, to musiało być przemyślane, bo raczej tak okrągłej dziury by nikt nie zrobił przypadkowo. Normalnie ktoś artystyczne dzieło zrobił, swastykę. No tak. Pozdro dla takich ludzi, no. No nie tego. Nie popieramy takich rzeczy. Nie, na pewno raczej nie. Wolimy ukazywać jak to wygląda, niż przychodzić i niszczyć to. No ale to raczej nie jest. No nie jest to nasza robota, ale... Jakieś podpisy, coś tego. Jakaś u góry to też jakieś prawione dziury, no ale cóż. Trochę to zasypane. No piasek. Chociażby po samym wejściu. Trochę śmieci. Nie zauważyłem wtedy.
stworzeń. Nawet jest zasypane i tak dosyć sporo, do połowy gdzieś pewnie spokojnie jest zasypane. Chociaż właśnie po tych zawiasach widać. No ale bunkier to nie. No tak, znaleźliśmy to już za dzieciaka, także nawet nie, wtedy nie myśleliśmy chyba nawet, że to nie jest bunkier. Każda budowla, która jest pod ziemią, natęta był bunkier. No dla nas tak. Dobra, to chyba koniec w tym miejscu, bo tutaj nic nie ma. No chyba, że tu jeszcze te schodki, które mogłyby być równie dobrze sypem na węgiel. No faktycznie, to by bo tak pasowało. Na takiej wysokości, to jest mniej więcej gdzieś do połowy, a to jest prawie przy suficie. W porównaniu do drzwi, które są dosyć małe, no to jest raczej jakieś okienko. No chyba to... to mogło być syp na jakiś węgiel, to jakaś... jakaś blacha. Z jakimś zamknięciem. No faktycznie, może tu było okienko właśnie na węgiel. Może faktycznie tu ktoś miał dom, a teraz takie pozostałości zostały tylko. Ktoś tu może mieszkał. Teraz pewnie tu zwierzęta. No już te schodki to tutaj lepiej wyglądają. Z tej strony tu raczej było zejście. A tam było właśnie okienko na takie bardziej zrobione właśnie na jakby węgiel. No ale no nie wiadomo co to kiedyś było. Oczywiście w internecie nie ma takich nic o tym. Takich niestety. Wiadomości o takich po prostu niewielkich jakby pozostałościach. Okej, no to już po robocie. W sumie to jest dla nas taka jak praca, przynajmniej ja to tak traktuję. Chociaż nie dostajemy za to pieniędzy. Może kiedyś. Ale coś wykonujemy, nie jest jakieś tam bezmyślne siedzenie. Jednak coś się pozna, coś się powie i tak dalej. No, tu musimy jeszcze przeprosić za to, że nie zrobiliśmy, tak jak obiecywaliśmy z pierwszego odcinka, making of, ale po prostu no, tak wyszło. Materiału wyszło za mało, a poza tym nasze po prostu sceny nie są planowane, żeby zrobić making of'a, trzeba mieć jakiś scenariusz, bo coś się nie udało, a my wszystko robimy na spontanie. Na żywo wszystko leci, także nie było co, no tam były parę takich scen, które nakręcaliśmy od początku, ale to nie ze względu na to, że są one nieudane, znaczy no były, ale to typu początek, także no to nie wiem, czy to się nadaje. No tak. Chyba trochę będzie to bez sensu. Ale no. To trzeba teraz zacząć od tym, co dzisiaj byliśmy, gdzie? No nie powiem, fajnie było. No, stacja benzynowa była atrakcyjna. Chodzenie na dach, trochę z tym jednak było kłopotów. Ale zwiedziliśmy. No, uważanie po tej jakże atrakcyjnej drabinie. No, ale udało się jakoś. Nie za wiele tam naniszczyliśmy, trochę musieliśmy poprzestawiać. Ale to nie jest niszczenie, po prostu na potrzeby nasze. No, to już... Każdy to może z powrotem powstawiać tak jak było. No i co? I ta piwnica, co okazała się takim... Trochę nie wypałem. Nie wypałem, rozczarowaniem. Tak miał być bunkier, a tu no, na bunkier to średnio wyglądało. No jakoś się udało. Co? Chyba na tyle. No to chyba na tyle. Będziemy dalej kręcić, szukać obiektów, miejsc takich, które mogłyby się okazać takie, o ale tu trzęsie, takie atrakcyjne do obejrzenia. No a tymczasem kończymy, mówili dla was Słowianin i Kowal. Na razie.